Matas, zawodnik z Witkowa, bardzo mocno wyszedł, ale odebrana została mu piłka i znowu w natarciu zawodnicy z Witkowa. Bardzo mocny strzał bramkarza, który również może w tych zawodach strzelać. Oczywiście przewidziana jest również specjalna nagroda na pięciolecie, ale już jest koniec i szanowni Państwo, mamy zwycięzców tegorocznego turnieju o Puchar Federacji Młodych Socjaldemokratów, a mianowicie drużynę Transtach z Niechanowa. Podziękowania dla drużyny przeciwnej, myślę, bardzo dobry widok, bardzo ładny. Tutaj bardzo mocno dbamy o zasady fair play na boisku. Drużyna Transtach Niechanowo wygrywa piąty turniej plażowej piłki nożnej o Puchar FMS. Zobaczymy, może właśnie ta drużyna zdobędzie również Puchar Pięciolecia, który ufundował Maciej Wiczyński, wiceprzewodniczący FMS. Za chwileczkę rozpocznie się dekoracja zwycięzców na naszym podium, którą również, myślę, pokażemy w telewizji Gniezno. Oczywiście wręczenie nagród w dniu dzisiejszym wręczać będą oczywiście fundatorzy. Zapraszamy serdecznie do przyszłorocznego turnieju. Można śledzić naszą stronę internetową i tam będą wszelkie informacje. Myślę, że wstępnie jest to miesiąc sierpień. Już dziś serdecznie zapraszamy drużyny. Udział w turnieju oczywiście bezpłatny. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy raz jeszcze za uwagę. Trzecie miejsce, znani już zawodnicy Cenosów Września. Zapraszamy serdecznie przedstawicieli i całą grupę tutaj do nas. Do nas oczywiście pana Krzysztofa Szkuladga, wręcza Zdzisław Kujawa, prezes Gnieźnińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. A medale jeszcze są, tak? Tak, jeszcze są medale. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, gratulacje, brawa, brawa dla drużyny numer 3. Tu już są medale. Drużyna czwarta dostała płyty. Myślę, że będą się bawić bardzo dobrze. Cenos Września, trzecie miejsce. Gratulacje i brawa. Jeszcze raz. A jeszcze szampan. Pan Maciej przekazał. Myślę, że poczekamy jeszcze. Poczekamy z tym szampanem, jak już będą mieli wszyscy szampany i ja wtedy się odsuwam. MK Września, MK Witkowo, przepraszam. Znowu. Emma, jeszcze inaczej. Emma Witkowo, miejsce numer 2 w dniu dzisiejszym. Czerwone koszulki, również puchar wręczany. Gratulacje i brawa się należą. Brawa się należą oczywiście. Oczywiście medale. Medale już będą mogli się pochwalić, że rzeczywiście to drugie miejsce zdobyli. I jeszcze szampan. Pierwsze miejsce wygrywa drużyna Transtach Niechanowo. Gratulacje i brawa! Drugi raz z rzędu, szanowni Państwo. To jest dosyć ważne. Ta drużyna bardzo mocno działa w naszych turniejach. No i już tam wchodzą, próbują się dostać i myślę, że wszyscy dostaną się na to małe podium. No prawie, prawie. I już przekazane Maciej Wiczyński przekazuje puchar i oczywiście pamiątkowe medale za pierwsze miejsce. Nie było za bliżej tego pucharu? Szanowni Państwo, naprawdę tu się dzieje bardzo dużo. Rzeczywiście, rzeczywiście mocniej. Zapraszamy, jeżeli ktoś jeszcze nie przechodzi, to turniej plażowej piłki nożnej już się kończy, już dobiega końca. Tutaj też te rękawice pamiątkowe, bardzo ciężkie zresztą, wręcza fundator pan Dzisław Kujawa, również w imieniu innych fundatorów i naszych patronów serdecznie dziękujemy, byli nimi pan Tadeusz Tomaszewski, Marek Siwiec, a także pan Krzysztof Szkudlarek. Daj Boże podium, no i tutaj jednak jest jakiś dobry upominek, myślę, że jest to też upominek dla całej drużyny, bo drużyna mocno walczyła o to podium, niestety na podium się nie znalazła, ale mają najlepszego strzelca w dniu dzisiejszym, no i oczywiście wczorajszym, bo to wspólna punktacja się oczywiście liczy. I ostatni puchar ufundowany przez Macieja Wiczyńskiego, przewodniczącego, pełniącego przewodniczącego. W dniu dzisiejszym zapraszamy serdecznie i już tam strzelają z tymi szampanami. Już strzelają. Jest, idzie w górę szampan. Zaraz będzie, że tak powiem. I oberwało się organizatorom również. Wszystko jasne. I teraz jeszcze mamy jeden upominek. I myślę, że to bardzo dobra droga w kierunku zawodowego sędziowania meczami. I już jest, proszę Państwa, Piotrek został
został tutaj ochrzczony, tak jest, szanowni państwo. Nie miał czapki, nie miał włosów, ale ma szampana. Szanowni państwo, zapraszamy do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Ja też tam się udaję. Zapraszamy Federację Młodych Socjaldemokratów, wszystkich generacji. Było ciężko, na pewno ciężej niż w ubiegłym roku, chociaż była mniejsza ilość drużyn, ale naprawdę było ciężko w tym roku wygrać. Zespoły się po prostu ograły przez te 5 lat i myślę, że z roku na rok jest coraz wyższy poziom. Gramy cały rok, cały sezon na boisku, więc traktujemy to jako przygotowanie fizyczne do sezonu. Na co dzień hokej i tenis stołowy, czemu cię piłka nożna? No to jest tak trochę przypadek. Koledzy młodzi z FMS-u poprosili mnie o sponsorowanie prywatnie i powiem szczerze, no nie mogę mi odmówić. I przy okazji również powiem szczerze, że piłka nożna to jest też moja dyscyplina, kiedyś trochę w to grałem, także sympatia pozostała, a chodzi o to, żeby pomóc w organizacji tego turnieju. Jest to 5. jubileuszowy, więc myślę, że warto było go wesprzeć.